Zgodnie z tradycją 4 grudnia to Barbórka, czyli Dzień Górnika. Jest tradycyjnym świętem górniczym. W Nowej Rudzie Słupcu uroczystości tego święta rozpoczęły się w godzinach rannych pod pomnikiem trudu górniczego. Przed głównymi uroczystościami ulicami Nowej Rudy Słupca przemaszerowała orkiestra górnicza i następnie rozpoczęły się uroczystości pod pomnikiem trudu górniczego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele nowo wybranego samorządu. Na czele z wicestarostą powiatu kłodzkiego Małgorzatą Jędrzejewską Skrzypczyk oraz okoliczni mieszkańcy. Chciałabym w imieniu starosty i swoim wyrazić głęboką wdzięczność dla trudu górniczego, dla braci górniczej z okazji święta górniczego, jakim jest Barbórka. Trudno sobie w ogóle wyobrazić Nową Rudę bez kultywowania tradycji górniczej, bez kultywowania tradycji etosu górniczego. Wszystkim górnikom, całej braci górniczej oraz ich rodzinom życzę dużo zdrowia, radości na co dzień, szczęścia w życiu codziennym i sukcesów w pracy zawodowej. To jedno z najważniejszych świąt w naszym mieście. To święto wszystkich górników, ich rodzin. To również pamięć i hołd dla tych, którzy dziesiątki lat tu pracowali, a niektórzy musieli oddać życie. Więc obchodzimy i kultywujemy tradycje górnicze w naszym mieście i mamy również nadzieję, że to, co dzisiaj robi australijski inwestor, kiedyś przyniesie efekty w postaci uruchomienia kopalni. My chcemy reaktywować górnictwo w tym rejonie, ponieważ jest bogata historia. Tu się górnictwo zaczęło 500 lat temu nieomalże. W tej chwili nasze projekty przewidują budowanie na polu Piast, rejon Lech i Wacław, zakładu górniczego. Prace są daleko zaawansowane, kończymy prace wiertnicze, dokumentacja jest opracowana, robimy projekt zagospodarowania złoża i w tej chwili jest już koncepcja budowy zakładu górniczego. Ale to jest kwestia jeszcze najbliższych miesięcy. Kiedy ruszy kopalnia już tak na perfekt, kiedy ją otworzycie? Ja sądzę, że to jest skomplikowany proces, to nie jest fabryka czekolady, to jest górotwór siły przyrody, środowisko. Natomiast my chcemy, planujemy 2017-2018 już rozpocząć pierwsze prace górnicze. W tym dniu nie obyło się bez uroczystych przemówień. Cieszę się, że dzisiaj Barbórka za zawsze była wspomnieniem trudu górniczego, wielu problemów i nieszczęść. Dzisiaj ta Barbórka jest również i nadzieją. Nadzieją na nowe miejsca pracy. Moi drodzy, wiemy o tych, którzy się przyczynili do tego, że ta nadzieja jest i jest tutaj przedstawiciel dyrektora generalnego, pan Andrzej Zibrow, który dowodzi teraz tymi pracami. Życzmy mu, aby te prace szły jak najlepiej. Ale ja przy tej okazji, kiedy składałem tę deklarację w 2011 roku, dzisiaj mam święty obowiązek przypomnieć te osoby, dzięki którym ten inwestor i ta nasza nadzieja się pojawił. Powiem tylko dwa nazwiska bardzo ważne. Jest to pan poseł Ryszard Zbrzyzny, który jednocześnie jest szefem Związku Zawodowego Górników KGHM Polska Miedź. To on, pamiętajcie o tym, to on pierwszy wyciągnął do nas rękę, kiedy go prosiłem o to, aby pomógł w szukaniu inwestora. Nie odmówił i zrobił to. A następnie druga postać. Nie zapomnijcie o tym. Pan profesor Stanisław Speczik. Profesor właśnie bezpośrednio miał największy udział w pozyskaniu inwestora. Zawsze przy profesorze był dyrektor generalny Andrzej Zibrow. I w ten sposób mieliśmy te robocze początki, które spowodowały, że dzisiaj stoimy przy tym pomniku pamięci trudu górniczego już z nadzieją. Wszyscy starajmy się wspierać duchowo, a kto może praktycznie, tę ideę, która musi być wprowadzona w życie. Dziękuję wszystkim, którzy ją wspierają, a szczególnie tym, którzy od początku, kiedy jeszcze nie było żadnej pewności i było dużo niewiary, którzy mieli odwagę, aby popierać tę ideę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego górnikom, braci górniczej, ich rodzinom i wszystkim, którzy wspierają i tą nadzieję, która dzisiaj jest już większa. Bo patrzcie, kiedy pamiętacie, ile ludzi tu stało pod pomnikiem, kiedy były poprzednie Barbórki? Przecież nas tu była garstka. Dzisiaj jest pięknie, dużo młodzieży, dzieci.
chwała Bogu, można powiedzieć, że doszliśmy do takiego momentu, ale to jest tylko początek. Niech on ma wspaniały, szczęśliwy koniec dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra naszych dzieci i nas, następnych pokoleń. W tej chwili stoimy pod pomnikiem poległych górników i o 9:30 ruszamy już z obchodami. Będzie złożenie wieńców pod pomnikiem, potem będzie przemieszczenie do kościoła w Słupcu, msza za poległych górników i ich rodzin. Później, w późniejszym po mszy jedziemy do Nowej Rudy pod obelisk górników poległych. Później jedziemy do Drogosławia, składamy wieńce pod fiórką świętej Barbary, która została przeniesiona z pola Piast pod kościół świętej Barbary. I potem idziemy do szkoły numer 1, tam jest taka akademia z dziećmi w szkole, tak jak co roku jest. I potem idziemy złożyć wieńce do Muzeum Górnictwa w Sztolni, tam jest tablica upamiętniająca poległych górników. Proszę powiedzieć, jak odbieracie to święto, czym ono jest dla was? No to jest święto, tak jak święto, no, dla nas no to wiadomo, to jest tak jak dla wszystkich urodziny, imieniny, dla nas Dzień Górnika to jest to święto nasze, które kiedyś było i my dalej jako emeryci jeszcze kultywujemy i cieszy nas bardzo, że coraz więcej młodzieży w to się angażuje. Co by pan życzył górnikom w dniu dzisiejszym, w dniu ich święta? Życzę im przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, ale życzę im, aby ta nadzieja i ta wiara, którą pokładają w tym, o czym mówiłem, w tej nowej inwestycji, w nowej kopalni w Nowej Rudzie się spełniło. Życzę tego wszystkim mieszkańcom naszego miasta.